Z drugiej strony młodzi rosyjscy poborowi widzą opór Ukrainy i nie chcą umierać za Rosję. Coraz więcej nagrań wideo potwierdza tezy, że pojazdy są celowo kierowane w błoto, czy spalane jest w nich paliwo, by mieć powód do poddania się. Tutaj sami przyznają, że zostali wysłani na Ukrainę jako mięso armatnie. Nie mają wody i żywności, śpią pod gołym niebem, nikt się nimi nie interesuje. Są przemęczeni i zmarznięci. W Rosji blokowany jest Facebook, YouTube, Twitter, zamykane są nieliczne liberalne media, a za głoszenie, cytat, fałszywych informacji o wojnie grozi nawet 15 lat więzienia. Być może na dniach wprowadzony zostanie stan wojenny. Wzmożenie cenzury to kolejny znak, że morale rosyjskiego wojska jest na dnie, a na froncie jest źle. A Ukraina wierzy w zwycięstwo. Według ostatniego sondażu 90% Ukraińców wierzy w odparcie ataku, 98% wspiera siły zbrojne Ukrainy i 93% wspiera prezydenta Zeleńskiego. To wynik świetnej wojny informacyjnej Kijowa. Ale bez twardego oporu żołnierza ukraińskiego nie byłoby to możliwe. To wszystko swoją drogą świadczy być może o jeszcze czymś większym, czego wyrachowane geopolityczne plany Moskwy nie wzięły pod uwagę przy kalkulowaniu kosztu wojny. Mam tu na myśli potęgę wolnych ludzi Zachodu w połączeniu z mediami masowego zasięgu. Niemal każdy człowiek Zachodu, widząc czego dopuszczają się Rosjanie, miał naturalną potrzebę alarmowania o tym świata. To w połączeniu z mass mediami wytworzyło potężną falę informacyjną i tym samym presję nie tylko na rządy Zachodu, ale i na firmy świadczące w Rosji usługi. W końcu te obrazki oglądali nie tylko prezydenci i ministrowie, ale także prezesi, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy. Niewykluczone, a nawet mocno prawdopodobne, że i oni, podejmując decyzję o wycofaniu ich biznesu z Rosji, nie patrzyli na bilans zysków i strat, ale kierowali się emocjami. To wszystko doprowadziło do drakońskich sankcji i ogólnego światowego potępienia. Jednym słowem, każdy z telefonem w ręku stał się żołnierzem infosfery służącym ukraińskiej sprawie. Natomiast przykładem tego, jak dobrze Ukraińcy kontrolują przestrzeń informacyjną na froncie, jest fakt, że oglądamy tylko obrazki takie, jakie Ukraińcy nam serwują. W sieci dostępne są praktycznie jedynie nagrania lekkiej ukraińskiej piechoty z Enlo czy Javelinami, a nie widzimy ciężkich ukraińskich dywizji. Jednak jak zauważa na Twitterze Marek Meissner, one tam są i stawiają twardy opór. Ofiarą tego przekazu padają również Rosjanie, którzy ufając w brak ukraińskich czołgów czy brak ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, nadziewają się na dobrze przygotowaną obronę ukraińską. To pokazuje, jak ważna jest kontrola przekazu na współczesnym polu walki. Dostajemy kolejne argumenty świadczące o chaosie rosyjskiej logistyki. Pod Kijowem zatrzymał się już słynny kilkunastokilometrowy konwój. Przyczyną jest zniszczony most, ataki ukraińskiej piechoty, ale być może przede wszystkim problemy logistyczne. Na Twitterze ekspert Trent Telenko zwrócił uwagę, że nagrania porzuconych rosyjskich ciężarówek z popękanymi oponami sugerują, że nie były one należycie utrzymywane. Prawdopodobnie miesiącami stały w jednym miejscu, światło słoneczne padało na opony cały czas z jednej strony, a te z drugiej strony gniły. Dochodzą głosy, że już trzeciego dnia na froncie rosyjskim żołnierzom zaczynało brakować jedzenia, paliwa i amunicji. To wszystko potwierdzają komentarze Amerykanów, które przedstawił dziennikarz Jack Delch. Powołując się na źródła w Ministerstwie Obrony, pisze on, że Ukraina, cytat, na pewno efektywnie broni się przed rosyjskimi atakami, a główne rosyjskie sukcesy są na południu. Rosja została zaskoczona przez opór militarny oraz problemy logistyczne. Amerykanie nie dostrzegają sygnałów, które sugerowałyby włączenie się do działań sił białoruskich, choć takie informacje pojawiły się w ostatnich dniach. I co być może najważniejsze, Ukraina...